3 maja w Mszanie Dolnej na Zarabiu przy kapliczce świętego Ambrożego zagórzańscy pszczelarze obchodzili swoją majówkę. Była to już 26. majówka pszczelarska, a podczas mszy świętej dziękowano za otrzymane łaski i wspominano tych, których już nie ma. W tym roku liczymy, że jednak wiosna prawdziwa przyjdzie i wreszcie pszczoły będą miały okazję do pracy. Przeświętą dla wszystkich zgromadzonych odprawił ksiądz Tadeusz Bogucki, proboszcz parafii w Rabce za Rytem, a oprawę muzyczną zapewnił zespół regionalny Skrzydlanie ze Skrzydlej. Na pewno będziemy dalej w strojach występować, jest kapela przed tym całutki czas, śpiewane są litanie i będziemy kontynuować to na pewno bez ustanku. Błogosław też matko Szynaliku w rolę. Pasieka na Zarabiu to dla Czesława Szynalika i mszańskich pszczelarzy miejsce wyjątkowe. Ona została wybudowana 26 lat temu w intencji moich rodziców Józefa i Julii Szynalik oraz pszczelarzy z koła w Mszanie Dolnej. Pierwszą mszę odprawił ksiądz Antoni Pawlita, proboszcz z parafii Mszana Dolna, a kolejne 25 ksiądz proboszcz Tadeusz Bogucki. Tutaj często się spotykają i w gronie przyjaciół, a także znajomych dyskutują o aktualnych problemach współczesnego pszczelarstwa. To trudny zawód, pszczelarz? Powiem krótko. Nie nazwę tego zawodem. Powiem, to jest pasja. I jest to trudna pasja, bo naprawdę musi ona łączyć doświadczenie i wiedzę. Wiedza nie ta sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, tylko wiedza na bieżąco. Bez zapylania nie mielibyśmy oczywiście owoców. A pszczoły odgrywają istotną rolę w rolnictwie i żywieniu ludzi. O tym wie każdy pszczelarz i dlatego wielu z nich zastanawia się, co wszyscy razem możemy zrobić dla ochrony tych pożytecznych owadów. Kiedy tak naprawdę zaczyna się dla pszczelarza ta praca w pasiece? Praca w pasiece praktycznie nigdy się nie zaczyna, nigdy się nie kończy. W zimie przygotowujemy się do sezonu wiosennego i letniego. Zbijamy sobie ramki, topimy wosk, wklejamy węzę. Po to, że jak zrobi się już ciepło, to wszystko musi być gotowe. Tak jak dzisiaj, gotowe ramki z węzą mamy już przygotowane i tylko po prostu poddajemy do uli. Od kilku lat prowadzimy ją wspólnie z kolegą Adamem, moim kolegą szkolnym, no i rozwijamy tą pasiekę. No jest to bardzo przyjemne, bo to jest praca na łonie natury. Miodem, który tutaj jest wizytówką naszego regionu, to jest miód spadziowy. Bądź to ze spadzi liściastej, ale taką perłą jest miód spadziowy ze spadzi iglastej, który pojawia się nie co roku, ale średnio co 4 lata. I to jest taki, można powiedzieć, jednorożec, jak to mój syn nazwał, wśród wszystkich miodów, który jest taką wizytówką tutaj Beskidu Wyspowego. Jodeł nam tutaj nie brakuje i myślę, że i ten rok też poskutkuje pożytkami spadziowymi. I wtedy wszyscy pszczelarze będą mieć pełne beczki miodu, pszczoły będą doskonale się rozwijać, bo jak jest pożytek, to jest i rozwój, no i oczywiście jakieś dudki przy okazji tej pasji, na rozwój tej pasji będą. 20 maja będziemy obchodzić Światowy Dzień Pszczół. Wydarzenie to jest dobrą okazją do przypomnienia sobie znaczenia pszczół w środowisku i dla pozyskiwania żywności.